Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Dzisiaj zagramy sobie w Uncharted 4. Jesteśmy w hotelu i trochę na szybko żeśmy zbudowali tutaj studio nagrań, więc jakość dźwięku nie będzie dzisiaj idealna, znaczy nie będzie taka jak zawsze. Trochę będzie szumiało w tle, ale być może nie będzie wam to przeszkadzało, bo będziemy testowali Uncharted 4 i zaprosiłem do testowania Kromkę. Kromka jest KromkaChleba90, tak dokładnie nazywa się jego konto na YouTubie. Znacie go doskonale z naszych wspólnych nagrań z Rainbow Six. On jest konsolowym graczem, świetnie sobie radzi, a potrzebowałem kogoś, kto osiąga odrobinę lepsze wyniki niż ja, by pokazać wam ten multiplayer w całej rozciągłości, no, przynajmniej w takim zakresie czasu, jaki sobie założyłem, czyli 20 parę minut spotkamy się z Uncharted. Beta, ta multiplayer jest dostępna do poniedziałku do godziny 18:00, więc jak macie możliwość, to potestujcie sobie, bo zabawa jest fajna. W zasadzie, by tylko trochę wstępnie zajawić, tam jest... Cały pomysł na strzelanie, cały pomysł na multiplayer przypomina oczywiście trochę The Last of Us, bo to jest ta sama firma Naughty Dog, ale doszło kilka ciekawych tam rzeczy, wspinanie się, skakanie na linach i tak dalej, i tak dalej. Kilka efektów ataków specjalnych. Rzućcie okiem, pokażę wam nagranie Kromki, a potem swoje indywidualne i jeżeli są jakieś problemy z dźwiękiem, to wybaczcie, nie mieliśmy za bardzo czasu, by ustawić wszystko perfekcyjnie. Zatem zapraszam, rzućcie okiem. To są jakieś postaci z gry, tak. Te, które poginęły, tak szczerze mówiąc, w poprzednich częściach, ale tam z czego. To jest fajna mapka. To jest to, że akurat ekskluzywy PlayStation, jak są, to te gry dobrze chodzą. To znaczy, one są w 30 klatkach i te klatki nie spadają, nie? Jak grałem w Tomb Raidera na Xboxie, no to tam, kurde, były takie gracze. No, na pewno to jest cała grupa ludzi. No, pora wstawać. Co jest? Niech ktoś mi pomoże. No, też punkty dostajesz. Nie zapomnę ci tego. Nie zapomnę ci. I tak to się robi. Przeczekaj chwilę, że potem życie jest... Ekran się robi czarno-biały jak... Ludzie właśnie strasznie łatwo, znaczy trzeba by mapę poznać, nie? Ale ludzie grając w ogóle na konsolach, ale też jak się przyklejają do osłony, to z reguły nie możesz spojrzeć za siebie, nie? O kurczę, fajnie zrobione, bo wystarczy, wiesz, kliknąć jeden guzik odpowiedzialny za szkodę. Uciekaj! To jest w ogóle... Strasznie łatwo na plecy jest wejść ludziom przyklejonym do ścian. A jak się robi właśnie te takie... Specjalne? No. Uniki robisz kółkiem. Oszczęściło im się. A, tak widziałeś. Spróbuj jakoś od lewej zajść. No, super jest. Jest dużo przeszkód, jakieś liny takie możesz skakać. Bo nie wszędzie wskoczysz, nie? No ty wiesz, trochę jak kurde salineczka. Co to za spanie na posterunku? Ty wiesz, ja mam tak pomagam kolesiowi, pomagam, on odpełza gdzieś dalej. Diamenciki? O właśnie, co tu jest? To jest... Znajdujesz gotówkę, którą potem możesz wydać na zakup jakichś takich specjalnych. Jak chcesz do sklepu, to musisz nacisnąć ten przesuwacz. Ten duży, główny przycisk taki. Możesz sobie dokupić takiego brutala, który chodzi i strzela, to żeś go widział na poprzedniej mapie. Możesz też tam... A powiedz mi, wrogowie się pokazują automatycznie? Są widoczni, jak nawet nic nie robią? Czy nie, chyba jak strzelają, z tego co widziałem. Muszę sobie powiedzieć po eksploratorii, widzisz, coś się dzieje za tobą chyba. Po lewej. Zbierają tą walutę, bo tam można... W końcu się dopadłem! Można kupić tutaj. Ja jestem przyzwyczajony do BF-a, że się przeładowuje kwadratem. Nawet szybki ten time drugi. Parę kulek wejdzie. No. Chyba, że headshoty też tutaj są premiowane mocniej zdecydowanie. Podejrzewam, że tak by było, bo... Gra. Ale tak czy inaczej zabija się dosyć szybko. Tak, nie? tak. A, jeszcze mnie zatrzyma! Może ich tam ktoś wchodzi. Możesz skoczyć tam. Jest ten... można strzelać bez przycelowania. Można? A jak wtedy jest... No jest dużo większy rozrzut, ale z bliska to czasami pomaga. A gdzie jest tablica wyników? A wiesz co? Nie mam pojęcia. Ja z reguły nie... Nieźle. Jak ci pokażę taka kotwiczka na górze ekranu, to znaczy, że możesz skoczyć na linię. To jest też fajny mechanizm. Co to jest? To specjalne zdolności. Teraz jak będziesz... O... Nie, to jest górny krzyżak. Masz kasę, tylko nie do końca wiem, jak tego użyć. Zrobię jakąś pozę teraz. To mi chyba nie tak. Dobra, idziemy. W lewo albo w prawo tym krzyżakiem. Można wybrać, to sobie broń wybierasz. Widziałeś kotwiczkę, miałeś przez chwilę. No, gdzieś tam. O! Lewy trigger, nie trigger, tylko... ten bumper to się chyba nazywa. Takie eksperymenty się kończą. O, patrz, ten granat. Co to się... Jakiś totem, o tym wiesz. Możesz nacisnąć... Tu się klika, żeby kupić to, nie? Tą moc. Coś kupię. No, tylko nie wiem do końca... Aha, L1, używasz. To się rzuca jak granat, nie? Taka... pokazuje ci tor lotu tego. O kurwa. A szkoda, że ci się nie udało użyć tego tutaj. Coś tam trafiłem, to. Ale tego ulta jakby. To jest jak jazda na rowerze. No wie, on dalej jest tam, wiesz? Bo teraz powalenie mi zaliczyło. Aha. No jest tam. I knockout. Aha, też już nie jest. Model rozgrywki jest skrajnie inny od takiego shootera, którego widzisz z perspektywy z oczu. Bardzo często w grupach biegają. Ciekawe, jak się snajper dobra. Jak pamiętam z singla, to ci się widok przełącza na pierwszą osobę w momencie przycelowania. Co się robi? 3 nokauty do zwycięstwa. Nieważne, czy przegrywasz, zdobywasz. Widzę się jak gra. Mogę tak sobie. Patrz, to miał 14 powaleń, źle grał. No i tak, moi drodzy, poradził sobie Kromka, a teraz rzućcie okiem, jak ja dawałem radę. Oczywiście to zupełnie inny zestaw umiejętności, ale kto wie, może was to rozbawi, zatem zapraszam. Jednak zastrzelę każdego. Zastrzeli każdego. Odrobinę przystojny tam może jest. Trudno powiedzieć, bo ma te... na twarzy. Po drugiej stronie 2 Nathanów Drake'ów dwie dziewczyny Nathana Drake'a. Ellie... Emma? Dobrze, no, tak ten... Dobrze. A gdzie były dziewczyny? Yeah. Kurde, prawie spadłem tam. Czy na minimapie widać jakieś ślady naszych przeciwników? Nie widać. Zajdę ich chyba z boku. Już widzę. Już mam ich w garści teraz. Ale zniknęli mi zupełnie. Tu ktoś jest. Cholera. Trzeba by się wspiąć. Tak jest! Nie wstawaj! Ach! Jak to się stało? Ale dwóch pokonałem, kurde. Odważnym wejściem od tyłu. I o to chodzi. No dobra, na razie nie mam gotówki na żadne zakupy. Właściwie ten karabin nie różni się jakoś specjalnie od... A mam jakiś dynamit, no dobra. Zrobimy jeszcze raz ten numer, pojedziemy totalnie dookoła. Może ich zaskoczymy, a może jakieś założenia tego trybu są, że trzeba tylko z przodu. I ja po prostu popsułem grę, znaczy popsułem... Jestem tym złym teraz, bo... Widzisz, kolego? Okej, nie, przepraszam, nie ta broń. Przeładować tylko. Jest okej, jest okej. Tu jest ktoś na diamencie chyba. Shit. Ach! Leżę! Niech ktoś podniesie! Nie! Co za koleś! Zamiast zabić tych typów, to on ich to on mnie tu podnosi obok. No dobrze, to jednak trafiłem do dywizji o odpowiednich umiejętnościach. Okej. Chyba będziemy mieli jakiś odrobinę lepszy karabin. Nie, to jest chyba shotgun jakiś, co? To może nie przesadzajmy. Jak podejdę gdzieś bliżej, to go wezmę. Jak mi się znowu uda ich zajść od tyłu. Nasz wynik nie jest pokrzepiający, bo z tego co widzę w lewym górnym rogu 4 do 10. Mam wrażenie, że te 4 kile to są moje. Oni wszyscy tak stoją i się naparzają z twarzą w twarz. Ach! Ludzie dorwali mnie! Jestem zawsze zaskoczony, jak na nich wpadnę. Żebym ja jeszcze umiał strzelać, to bym was tutaj pokasował strasznie. A nie wiem, zostawcie to profesjonalistom. Jakby ludzie nie mają jakiegoś tego pomysłu, żeby obiegać dookoła, czy coś? O, tu jest, znalazłem skarb. To jest klasyczna taktyka. Wchodzisz na plecy. Skuteczna, zwłaszcza wtedy, kiedy nie umiesz sam strzelać za dobrze. No to korzystajmy z niej, nie? Póki się da, no ale myślę, że będą teraz ludzie ostrożni bardziej. Tylko, że prawda jest taka, że... Tak, wiem, że mam dynamit, ale... Powinienem był go użyć wcześniej, nie? Ty diabł. Co mówisz? Nie doleciałby. Nie ten... O, asystę dostanie jakąś. Następnym razem go rzucę, jak już mi się uda... Jeżeli mi się uda znowu im gdzieś tam biec. No. Nie wiem, ale wyszedłem, to podszedłem tak blisko, żeby się właśnie dobrać im do tyłków. I żeby sięgnąć tym granatem, co się nie udało jak... O, widzę ich tutaj. Uciekłem przed jednym, to mnie drugi tarwał. Mogę sobie coś tutaj kupić, ale na razie nie, bo... Cisną na nas. Patrz, mają 3 kolesi ze wsparcia. Jadą po nas jak chcą. Nie wiem, dobry początek, ale... zaraz zobaczymy. No, no możliwe, możliwe, ale... No, nie doleciał. Ja pierdzielę. Serio? Dobra, to jest shotgun, tak jak myślałem. Trzeba spróbować jakoś inaczej. Może tu jest jakieś przejście. O! No naprawdę? Brawy to nie. Taka pułapka? Dobra, zbiorę trochę pieniędzy i też sobie wsparcie zorganizuję. Przywołam go, nie wiem. Jak będzie, będę blisko. Do początku miałem takie okazje, żeby... które zmarnowałem. Ten padł? Ja go zabiłem, no ale padł. Ten karabinier cholerny. Trzymajmy się blisko tego kolesia, może on wie o co chodzi bardziej niż ja. Czy wiedzieć o co chodzi, to wiem, ale... Zawsze to jakieś wsparcie. Wybiła godzina zemsty. Tam jeden chciał zeskoczyć, ale mu się nie udało. No, tak można namierzyć. Jest. No kurde, ale mnie skubana zaskoczyła, ja pierdzielę. No, nie wiem do jakie ma pole widzenia, no ale widziałam je wyraźnie. No dobra. Niestety. Kurde, kobieta mnie bije i to tak strasznie. Ciekawi jak to robię? Chyba ten. Chyba się zemściłem. Nie wiem, czy to była ta. Okej, jest szansa, żeby... Fajne są te liny. Idź komuś do kopać! Jesteś tu. Pa, dobry jestem! Z tyłu nikt na mnie wchodzi? Jest kolej za nami. Okay. Amatorzy! Pobili nas amatorzy! O Jezu, nas było trójka przeciwko piątce. To się nie dziwię. Powalenia 5, nokauty 5, zgonów 7. Nie najgorzej. Jak na mój gust. Skromny, początkującego gracza multiplayerowego. Ja się zawsze podaję za początkującego gracza na kontrolerze, ale prawda jest taka, że PvP na kontrolerze w ogóle nie gram. Grałem w Destiny, ale tam jest auto-aim i to taki bardzo pomagający takiemu loserowi jak ja. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo moich wątpliwych dokonań. I mam nadzieję też, że dźwięk wam nie do końca przeszkadzał. Czasami jak coś trzeba zrobić szybko, to się idzie na pewne ustępstwa, więc wolałem nagrać to, a w zasadzie nie martwić się specjalnie o to, że ta jakość nie jest doskonała. I to by było na tyle. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Jeszcze raz pozdrawiam z Katowic. Trzymajcie się. Hej, hej.